Witajcie na kanale Leśne Martyny. Dzisiaj będzie o stoczku, a dokładnie dendrobium pachnącym. Włączę tu latarkę, bo ciemno jest. Według mnie to są łatwiejsze w uprawie, bo kiedy miałam falę na psysy, to wszystkie mi odeszły, tylko mi zostały dwa dendrobium. Dendrobium według mnie są fajne. Mój to wypuszcza już parę sadzonek, ale to będzie później. Dendrobium jest fajną rośliną, tylko kiedy przekwitnie, trzeba jej dać taki okres spoczynku, to się nazywa, czyli że tam chyba 2-3 miesiące nie nawozić, a później zacząć już nawozić regularnie. Według mnie one są łatwiejsze w uprawie. Mają się kończyć okres spoczynku i no i zaczął mi wypuszczać pełno sadzonek. Tutaj sadzonki tu. Nie wiem jak to się stało, nic nie robiłam. Jeszcze go nie nawoziłam, ale już muszę powoli zacząć, ale mi tu pełno wypuścił sadzonek, chyba 5 już. Jeżeli tak się stanie, to kiedy urosną korzenie jak największe, to wtedy można dopiero je odczepić, bo żeby sadzonki były rozwinięte i żeby mogły zdrowo sobie rosnąć w osobnej doniczce. Ale jeżeli kwitną, nie wolno ich oddzielać. Ja się to będę bała oddzielać, bo nie wiem jak, czy korzeni nie szkoda, ale muszę spróbować. Mam akurat 5 sadzonek. Bo mi najpierw wypuszczało, że tutaj jest pierwsza, później zaczęło pełno wychodzić nowych kejków, które zaczęły mi wypuszczać normalnie korzonki. To jest akurat ten dendrobium pachnący, ona kwitnie na fioletowo, na takie małe kwiatki purpurowe. I ma taki delikatny zapach. Ja polecam dendrobium. Bardziej niż falenopsysy. No falenopsysy mogą być łatwiej w uprawie, trzeba je ciągle nawozić, ale nie potrzebują okresu spoczynku, ale według mnie dendrobium. Mi się dendrobium trzymają. O falenopsysach nie będę pewnie nagrywała, bo nie mam i nie kupuję już ich, bo wiem co może się stać, czyli liście zaczynały tak robić, tak się, no takie zrobiły się takie pomarszczone, a no podlałam, bo to znak, że mają za mało wody, ale to nic nie dało, więc i zaczęły liście złuknąć i odpadły, ale łatwiejsze są podobno te falenopsysy w uprawie. Jak kto woli. Dendrobium potrzebują trochę więcej miejsca, bo one mogą być dosyć spore. Mój ma chyba około 30 cm wysokości gdzieś. Bardzo ma ładne kwiaty, dużo i wypuszcza. W pokoju też mam jeszcze jedno dendrobium. Które ja pokażę. Ono niedawno przekwitło, jeszcze muszę ten pęd odciąć, albo niech sam odpadnie, nie wiem. Ale dendrobium nie jest tak, że tylko pół pęda, tylko zawsze cały. Fajna roślina. Stoczek. To się nazywa stoczek dendrobium pachnące, albo po prostu dendrobium falenopsis. Sama nie nadążam za tymi nazwami. Bo stoczku jesienny ponad 25 tysięcy gatunków, więc od wyboru do koloru. Pełno mi sadzonek wypuszcza. Zaraz pokażę drugiego. Tu mam drugiego, kamera teraz mi nie chce złapać coś, ale dobra. Nie słabio. Tutaj pęd wypuszcza. Znaczy, nie wiem, muszę go odciąć. Tu
Bo ten jeszcze mi nie wypuszcza sezonek, bo godę. Tak już mam. Kurczę, lampka się włączyła. No to koniec.